król Karol królowej Karolinie kupił. Chciałabym wiedzieć, co kupił i za ile, ile. Dobrze, że jesteś i że rozmawiamy. Nawet przy stole z powyłamywanymi nogami. I że rozumiesz, że nie odmówisz mi tej racji. Prawa do pytań, do informacji. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku naszego watchdogowego podcastu Zajawka. Dzisiaj porozmawiam z ekspertką prawną sieci obywatelskiej Paulą Kucińską na temat Funduszu Sołeckiego. To jest temat, który w naszym poradnictwie pojawia się dosyć często i z wieloma pytaniami do nas się zwracacie właśnie na temat tego, jak te pieniądze można wydatkować, na jakie cele przeznaczać. I Paula jest osobą, która na wasze pytania odpowiada i dzisiaj szerzej porozmawiamy sobie o Funduszu Sołeckim. Wcześniej tytułem wstępu kilka słów o samej idei Funduszu Sołeckiego. Jeśli jakieś rzeczy pomylę, Paulo, to mnie potem popraw czy sprostuj, ale Fundusz Sołecki zaczął funkcjonować w 2009 roku, kiedy powstała ustawa właśnie o Funduszu Sołeckim. W 2014, z tego co sprawdzałam, jakieś poprawki do niej weszły. Natomiast jest to taka pula środków wyodrębniona z budżetu gminy, która jest wyliczona według jakiegoś określonego wzoru, przeznaczona dla mieszkańców konkretnych sołectw. Ona jest podzielona między sołectwa w danej gminie i sołectwa decydują, na co te pieniądze przeznaczyć. Żeby taki fundusz wyodrębnić, to Rada Gminy musi podjąć stosowną uchwałę. I potem realizacją tych przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego również zajmuje się wójt przy pomocy Urzędu Gminy. Nie robią tego sołectwa, one jedynie głosują na jaki cel przeznaczyć pieniądze z danego funduszu. I wygląda na to, że przez te ostatnie lata rzeczywiście stało się to coraz popularniejsze narzędzie takiej partycypacji w sołectwach i blisko w raporcie NIK-u, do którego będziemy tutaj wracać wielokrotnie jeszcze w czasie tej rozmowy, w raporcie NIK-u który dotyczy Województwa Pomorskiego, jest takie ogólne stwierdzenie, że w 2022 roku blisko 70% gmin korzystało już z funduszu sołeckiego i dysponowało one łącznymi środkami w wysokości 730 milionów złotych, także to jest już całkiem pokaźna kwota. Więc tyle takiego ogólnego wstępu, a ciebie bym teraz, Paulo, poprosiła o to, żebyś powiedziała, jak to wygląda krok po kroku taki fundusz sołecki od momentu, kiedy ten fundusz zostanie wyodrębniony, kiedy już ta uchwała zostanie podjęta i co potem się musi wydarzyć, żeby w danym sołectwie jakieś przedsięwzięcie zostało zrealizowane i też co może zrobić taki zwykły mieszkaniec, który zasadniczo nie angażuje się za bardzo w jakieś lokalne działania, ale ma pomysł na to, co chciałby w swoim sołectwie zorganizować i jakie kroki powinien podjąć, żeby ewentualnie jego pomysł miał szansę na realizację. Przede wszystkim przywitam się, dzień dobry. I tak jak już zaczęłaś mówić, pierwszym krokiem jest samo wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego i to dzieje się w marcu, chyba że gminy postanowiły już ileś lat wcześniej o tym, że ten fundusz wyodrębniony będzie, wtedy taka uchwała nie jest podejmowana, ona cały czas obowiązuje. I później jest kilka dat, które warto mieć na uwadze, bo trzeba się ich trzymać. Po tym marcu taka pierwsza kluczowa data to jest 31 lipca, bo do tego momentu wójt czy burmistrz musi wyliczyć pulę środków, która przypada na poszczególne sołectwa w gminie i przekazuje te informacje sołtysom i wojewodzie. I teraz sołtys, który otrzymał taką informację, ile tej kasy przypada na dane sołectwo, przekazuje te informacje mieszkańcom i wtedy to jest moment, w którym mieszkańcy mogą zacząć myśleć o tym, na jakie przedsięwzięcia przeznaczyć te środki. I teraz mają na to czas do 30 września, czyli 30 września to jest nieprzekraczalny termin, w którym trzeba podjąć taki wniosek, ale
uchwała, a inicjatywa, czyli pomysł na wniosek, to są dwie różne rzeczy. I teraz zaproponować wniosek mogą różne podmioty. Może sam sołtys, może Rada Sołecka, ale mogą też mieszkańcy, natomiast nie w pojedynkę. Może to być co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców, więc jeżeli jedna pojedyncza osoba wpadnie na super pomysł, co można by było wykonać z tego funduszu sołeckiego, to sama tego raczej nie zrobi, więc zacząć należałoby od tego, żeby otworzyć ustawę o funduszu sołeckim i przeczytać sobie przepisy. Ta ustawa jest krótka, ale wynikają z niej podstawowe kwestie. Przede wszystkim nie konkretnie wyliczone, na co można przeznaczyć te środki, ale przesłanki, które musi takie przedsięwzięcie, ono jest w ten sposób nazwane w ustawie, czyli to zadanie, które by miało zostać wykonane, jakie te przesłanki musi spełnić. To są trzy przesłanki. To musi być zadanie własne gminy, czyli to musi być jedno z zadań, którymi gmina ma po prostu obowiązek się zajmować w ramach codziennej działalności. Druga bardzo istotna przesłanka to jest poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa, więc mieszkańcy muszą się zastanowić, czy jakiś zakup, czy organizacja jakiegoś wydarzenia w ogóle wpłynie na ich życie i w jaki sposób może się przyczynić. A trzecia przesłanka to jest przesłanka najtrudniejsza, czyli zgodność ze strategią rozwoju gminy, która często jest pomijana i w ogóle nieuzasadniana we wnioskach, ale ona łączy się albo z dokumentem, który jest wydawany przez gminy, albo po prostu z różnego rodzaju strategiami, programami, planami, które gmina podejmuje. Czyli zawsze trzeba mieć z tyłu głowy kilka rzeczy. Po pierwsze, czy ten mój pomysł, przynajmniej tak intuicyjnie, w ogóle wchodzi w zakres tych trzech przesłanek. Druga myśl, która powinna się nasunąć, to czy takie przedsięwzięcie w ogóle jest możliwe do wykonania na przestrzeni roku, bo Fundusz Sołecki działa przez rok budżetowy, czyli rok kalendarzowy, i jeżeli ktoś wpadnie na doskonały pomysł, który nawet spełnia te przesłanki, ale jego realizacja wymaga na przykład uzyskania różnych pozwoleń przez gminę, czy konsultacji, nie wiem, w sferze, nie wiem, z konserwatorem zabytków przykładowo, no to wtedy przedsięwzięcie nie będzie możliwe do zrealizowania. Więc w takich kwestiach warto się zorientować. My często tego sami nie potrafimy ocenić, więc dobrze jest się wtedy również skonsultować z pracownikami urzędu i zapytać na przykład, czy to jest w ogóle możliwe, albo czy nie wiem, gmina ma prawa do jakiejś działki albo do jakiegoś budynku, w którym chcemy coś zorganizować. Czyli to są takie kwestie formalne i prawne, te nudniejsze. Ale druga rzecz to jest już działanie pozaprawne i w terenie, czyli znalezienie osób, które będą równie chętne do zaproponowania tego pomysłu i tego przedsięwzięcia. Sposoby są różne, tutaj praktyki są też różne, jak te inne osoby znaleźć i jak je namówić, ale dlatego zaczęłam od tego, żeby przestudiować sobie ustawę, bo moim zdaniem im więcej się wie, tym łatwiej przekonać inne osoby do tego, żeby poparły ten pomysł. No i z takim pomysłem, jeżeli się zbierze już ta 15 mieszkańców, co najmniej 15, można udać się na zebranie wiejskie i taką propozycję wniosku przedstawić. I kończąc tę wypowiedź, powiem o czymś ważnym, o czym warto pamiętać, bo praktyka tutaj wygląda często inaczej, ale to nie działa dobrze, czyli z tą propozycją wniosku przychodzimy na zebranie wiejskie już spisaną. To znaczy nie jest dobrą praktyką przychodzenie na zebranie wiejskie i rzucanie jedynie pomysłami, bo
też często kończy się to, po pierwsze może się to skończyć z konfliktem, czyli taką przepychanką słowną, że ta osoba chce na jedno przedsięwzięcie, inna na drugie, a jeszcze sołtys na przykład proponuje trzecie. Przypadkowo znajdzie się na zebraniu wiejskich urzędnik czy wójt, który będzie namawiał jeszcze do innego przedsięwzięcia i, no i wtedy mieszkańcy mogą nie dojść do porozumienia. Więc jeżeli jest już tak, że zbierze się ta grupa mieszkańców, to polecam przygotować od razu projekt takiego wniosku i taką propozycję pisemną przedstawić i omówić ją po prostu na zebraniu wiejskim. I tak jak zaczęłam, termin nieprzekraczalny to jest 30 września, do kiedy trzeba to ten wniosek uchwalić i do kiedy trzeba go jeszcze dodatkowo złożyć. Tym zajmuje się już sołtys. Czyli to jest tak, że nie mamy obowiązku, powiedzmy, zakładam, że mam te 15 osób, przygotowaliśmy, na przykład mamy pomysł, żeby powiększyć tą siłownię plenerową, która jest w naszej gminie, o jakieś tam jeszcze kolejne sprzęty. I nie mamy obowiązku składania wcześniej tego, pokazywania sołtysowi, konsultowania z nim tego pomysłu, tylko po prostu przychodzimy z tym wnioskiem, jakby to się dzieje wszystko w czasie zebrania wiejskiego. Bo ja słyszałam o takich sytuacjach, że na przykład sołtys widział wcześniej te wnioski, już sobie rozplanowywał, jak ewentualnie jakieś środki można, jak podzielić te środki, ludzie dostawali na przykład mniej niż wnioskowali, żeby to sprawiedliwie podzielić. I to wszystko się działo przed zebraniem wiejskim. Już na zebraniu wiejskim tylko głosowano, ale sołtys wiedział wcześniej. I zakładam, że rozumiem, że nie ma obowiązku pokazywania wcześniej sołtysowi tego wniosku, tylko chodzi o to, żeby on był jakoś tam zgodny z tymi wytycznymi, żeby było te minimum 15 osób, albo nie wiem, jakieś stowarzyszenie i ono przychodzi na zebranie i przedstawia swoją propozycję, ona jest poddawana głosowaniu. Tak? I to głosowanie, każdy wniosek jest poddawany głosowaniu i rozumiem, że dopóki się nie wyczerpie puli, to te wnioski, jak to wygląda? Jeżeli chodzi o głosowanie, to ono wygląda różnie, jeśli są różne propozycje wniosków, bo to zależy od tego, w jaki sposób sołectwo sobie to ustali. I te kwestie najczęściej wynikają ze statutu, chociaż są równie często takie sytuacje, w których to nie wynika ze statutu i osoby prowadzące zebranie wiejskie same muszą trudzić się z tym, żeby wymyślić, w jaki sposób przeprowadzić to głosowanie. Czy to ma być głosowanie za każdym wnioskiem odrębnie, czy i w jaki sposób, czy tak, nie, czy za, przeciw. To wygląda różnie. Natomiast jeśli chodzi o konsultowanie wcześniej wniosku, to użyję ulubionej odpowiedzi, to zależy, czyli w konsultowaniu wniosku przed jego formalnym złożeniem podczas zebrania wiejskiego nie ma nic złego, ale jeżeli to może pomóc. To znaczy czasami zdarzają się takie przypadki, w których dobrze jest porozmawiać z sołtysem czy sołtyską przed zebraniem wiejskim, na którym już będzie głosowanie za funduszem sołeckim, bo sołtys może być też takim przedłużeniem kontaktu na linii mieszkańcy-urząd i może po prostu sam sołtys porozmawiać z urzędnikami i dopytać, czy na przykład dane przedsięwzięcie jest wykonalne. I fajnie tutaj podałaś ten przykład siłowni plenerowej, bo to jest moim zdaniem takie przedsięwzięcie, które rzeczywiście warto by było skonsultować. Dlatego, że wykonanie siłowni plenerowej nie zależy wyłącznie od woli mieszkańców. Tutaj konieczne jest jeszcze uzyskanie pewnie różnych zgód, spełnienie wymogów zapewne prawa budowlanego, ustalenie, kto później będzie odpowiadał za te sprzęty i również określenie, czy da się to zrobić na przestrzeni roku. Dlatego w przypadku takich większych inwestycji dobrze jest porozmawiać z kimś wcześniej na ten temat, ale wiem też, że to zależy od tego, no jakie są też kontakty i jak przebiega komunikacja na linii mieszkańcy sołtys, sołtyska czy urzędnicy, ale nie ma takiego prawnego obowiązku, czyli wszelkie tego typu praktyki, że ustala się, że najpierw wniosek mieszkańców musi wpłynąć do Rady Sołeckiej albo do sołtysa i dopiero wtedy on jest przez to pierwsze sito przesiewany, a dopiero później ewentualnie przedstawiany podczas zebrania, są nieprawidłowe. To znaczy jestem w stanie zrozumieć tego typu praktyki, jeżeli one
czemuś służą, ale na pewno nie temu, żeby ograniczać mieszkańców. I podobnie nie są zgodne z prawem, i to zaznaczam, bo to się dzieje niejednokrotnie. Próby ograniczania mieszkańców przez wójta czy burmistrza, to znaczy często jest tak, i to jest akurat dobre, że mieszkańcy nie spotykają się wyłącznie na jednym zebraniu wiejskim, na którym głosują i już podejmują wnioski w sprawie Funduszu Sołeckiego, tylko rozmawiają o tych pomysłach jeszcze wcześniej, na przykład dwa zebrania wiejskie wcześniej. I jeżeli na takim zebraniu pojawia się pomysł, ale pojawia się też ktoś z urzędu, kto od razu powie, nie, na takie przedsięwzięcia my środków nie przeznaczymy, bo to nie odpowiada naszej strategii. My uważamy, że najlepiej będzie wykonywać drogi, bo te drogi źle się mają, a gmina ma mało środków, więc nie jest w stanie tego robić z innych części z budżetu. To znaczy mieszkańcy mają prawo do tego, żeby zdecydować, jakie to będą zadania. I te zadania oczywiście muszą mieścić się w tych kryteriach, o których powiedziałam wcześniej, w tych trzech przesłankach, ale nie jest tak, że to wójt narzuca, na co fundusz może zostać przeznaczony. No, też wiem, że bywają takie sytuacje, że jakiś wniosek zostanie przegłosowany, wszystkim się wydaje, że spełnia te wymogi formalne, ale z jakiegoś powodu Rada Gminy może go odrzucić, tylko zakładam, że musi mieć jakieś konkretne uzasadnienie, nie na zasadzie, że nam się to nie podoba taki wniosek i my byśmy widzieli co innego w ramach tego funduszu, jakieś inne wydatki, tylko to musi rzeczywiście taki wniosek nie spełniać jakichś wymogów formalnych, żeby po prostu go odrzucić, tak? Tak, odrzucenie wniosku może mieć miejsce w dwóch punktach. Pierwsze odrzucenie wniosku dzieje się maksymalnie 7 dni po 30 września, czy tam od dnia, w którym dotarł ten wniosek do wójta czy burmistrza. Wójt i burmistrz mogą odrzucić wniosek ze względów formalnych. To znaczy, jeżeli na przykład wniosek zostanie uchwalony w sposób niezgodny ze statutem sołectwa, czyli na przykład nie przyjdzie wymagana liczba mieszkańców na to zebranie wiejskie, czyli nie będzie tak zwanego kworum, no to wtedy wniosek został, nawet jeżeli on zostanie dostarczony, to został uchwalony nieprawidłowo, bo to zebranie wiejskie nie było prawomocne. Może być też na przykład tak, co niestety też się zdarza, że wnioski są uchwalane bez żadnego uzasadnienia, czyli mamy nazwę przedsięwzięcia, powiedzmy, że to będzie zakup lodówki na potrzeby świetlicy wiejskiej, bo tam są na przykład warsztaty z gotowania, no i ta lodówka jest niezbędna. Można próbować wykazać, że to przedsięwzięcie spełnia te wymogi, te przesłanki, że to służy poprawie warunków, no bo warsztaty są też okazją do spotkań. Można to wykazać, że jest to zgodne ze strategią, bo jest to budynek gminny, o ile jest oczywiście. Można wykazać również, że jest to zadanie własne gminy, ale wszystko to trzeba wykazać. I jeżeli we wniosku nie ma żadnego uzasadnienia, to tak naprawdę on powinien zostać odrzucony. Ale to odrzucenie ogranicza się właśnie do formalności, czyli na tym etapie wójt nie powinien odrzucić wniosku ze względów, czyli na przykład nie powinien odrzucać wniosku z tego względu, że no, tutaj koszty chyba będą za wysokie, albo są nieracjonalne, albo no, jednak to my w ogóle może w przyszłym roku tego funduszu nie będziemy robić. To bardzo często są takie uzasadnienia, które nie są konkretne i ich nie powinno być, ale tutaj też przestrzegam, bo osoby bardziej zorientowane wiedzą już i rozróżniają, czym jest ta kontrola formalna od merytorycznej, i bardzo często od razu przekazują te informacje wójtowi, że nie możesz
odrzucić wniosku ze względów merytorycznych. I tutaj uważałabym, bo z jednej strony tak, ale z drugiej strony, jeżeli mieszkańcy wymyślą takie przedsięwzięcie, które będzie z oczywistych względów niewykonalne, no to już wtedy i wójt może je merytorycznie odrzucić. To znaczy, jeżeli na przykład mieszkańcy uchwalą takie przedsięwzięcie, które będzie dotyczyło drogi powiatowej, z którą gmina nie ma nie ma co do niej żadnych obowiązków, no to wtedy wójt może od razu odrzucić takie przedsięwzięcie i z tym bym się nie kłóciła, bo to tak naprawdę działa w interesie mieszkańców, bo po prostu to przedsięwzięcie nie będzie wykonane. I teraz drugi punkt, w którym rzeczywiście można taki wniosek odrzucić, to jest już punkt, w którym działa Rada Gminy i dzieje się to przy okazji uchwalania budżetu gminy. I Rada już może odrzucić wniosek ze względów merytorycznych, czyli jeżeli wójt stwierdzi, ok, wniosek przeszedł, formalnie jest w porządku, uwzględniam go w projekcie budżetu na kolejny rok, no i projekt budżetu trafia do Rady i Rada nagle widzi, że no niestety, ale właśnie zadanie nie należy do zadań własnych gminy, bo przykładowo dotyczy tej drogi powiatowej. I wtedy przy uchwalaniu budżetu Rada też może odrzucić wniosek. I tu sprawa się już komplikuje, bo właściwie nie ma wtedy już szans na to, żeby uchwalić inne przedsięwzięcia, bo jest już na to za późno. I ten wniosek, te pieniądze z budżetu sołeckiego mogą w łatwy sposób wtedy niestety przepaść. No bo one wygasają z upływem roku, to znaczy one nie kumulują się później na kolejne lata, tylko są przeznaczone na ten jeden rok budżetowy. Ale zakładam, że nawet jeżeli wójt czy rada, właśnie pytanie, mamy odwołanie jako mieszkańcy, czy jako sołectwo od takiej decyzji, czy możemy, nie wiem, podtrzymać ten wniosek, no załóżmy, że on trafi do wójta i on uzna, że on nie spełnia jakichś warunków, a my stoimy na stanowisku, że spełnia, no bo to też są takie nieostre kryteria, czy coś jest właśnie, poprawi jakość życia, czy nie, więc tutaj można się spierać. I czy możemy ten wniosek podtrzymać, czy możemy na przykład odwołać się od takiej decyzji, zarówno tej pierwszej, takiej po tej ocenie formalnej, jeżeli ona będzie negatywna, przy tej drugiej to nie wiem, czy to w ogóle jest możliwe, skoro mówisz, że już nie ma czasu na jakiekolwiek inne działania, jak już jest uchwalany budżet. Od informacji wójta na informację wójta można zareagować i to wynika też z ustawy o funduszu sołeckim, więc tu jest łatwiejsza sytuacja w sensie takim, że wiemy, co możemy zrobić. I tutaj można zrobić dwie rzeczy. Jeżeli uważamy, że nasz wniosek był w porządku i nie zgadzamy się z tym, co wójt napisał w tej informacji o odrzuceniu, to sołtyska może podtrzymać wniosek, ten pierwszy uchwalony, i może przekazać wtedy za pośrednictwem wójta Radzie Gminy taki podtrzymany wniosek, czyli wysyła go do wójta, ale wójt przekazuje do Rady Gminy i Rada Gminy w ciągu 30 dni wiążąco na ten temat się wypowiada ostatecznie. Druga opcja, która jest możliwa, to ponowne uchwalenie wniosku przez mieszkańców, czyli jeżeli rzeczywiście mieszkańcy stwierdzili, no faktycznie tutaj czegoś tam nie dopełniliśmy, albo faktycznie no ta droga powiatowa to nie jest zadanie własne, to mieszkańcy mają jeszcze 7 dni na to, żeby zwołać znowu zebranie wiejskie i żeby uchwalić poprawny wniosek, złożyć go jeszcze raz i tym samym uratować fundusz sołecki. Czyli te dwie opcje są możliwe. To ponowne uchwalenie wniosku, ten ponownie uchwalony wniosek również trafia do Rady Gminy i również Rada Gminy się zajmuje jego rozpatrzeniem. Natomiast sytuacja, w której to już Rada Gminy odrzuca wniosek z tych względów merytorycznych, jest trudniejsza, dlatego że
Rada zrobi to, wydając uchwałę. I można oczywiście próbować zaskarżać uchwałę do sądu administracyjnego, czy pisać do organów nadzoru, ale to jest już po prostu trudniejsza sprawa. Poza tym, to jest sprawa, która może pozwolić nam doprowadzić do jakiegoś dobrego dla nas rozstrzygnięcia, potwierdzenia na przykład, że my jako mieszkańcy mieliśmy rację, ale nie doprowadzi do tego, że odzyskamy te pieniądze. Dlatego, że jeżeli spróbujemy zaskarżyć taką uchwałę do sądu administracyjnego, no to to postępowanie będzie trwało dłużej i tak czy inaczej raczej nie uda się już uratować Funduszu Sołeckiego na ten rok. To są ewentualnie wnioski do wzięcia pod uwagę na kolejny rok i planowanie kolejnego funduszu. Ale jeżeli te pieniądze nie zostaną wykorzystane, bo właśnie no, z jakichś powodów ten wniosek zostanie odrzucony już na tym późnym etapie przez Radę, to rozumiem, że te, po prostu te pieniądze przepadają, że one, sołectwo nie może na przykład skumulować tych środków na kolejny rok z 2 lat. Dokładnie, one przepadają. One dotyczą wyłącznie tego roku, na który jest uchwalane przedsięwzięcie i mało tego, te przedsięwzięcia muszą być wykonane w ciągu tego roku. To znaczy, to nie jest tak, że na przykład pod koniec grudnia można dopiero zacząć się interesować i podpisać jakąś tam umowę i dopiero w 2000, powiedzmy, że mamy fundusz na przyszły rok i czyli do końca przyszłego roku powinny te przedsięwzięcia zostać wykonane. Nie jest tak, że jeszcze może to wejść na 2025, więc nie, te środki się nie kumulują. Jeszcze chciałam się jakby cofnąć o krok i zapytać o to, czy składając taki wniosek, my musimy również mieć rozeznanie w budżecie, jaki jest potrzebny na dane przedsięwzięcie, bo to nie zawsze jest takie proste właśnie, no jeżeli ktoś no, ma taki wrzucę, będę się trzymała tego pomysłu z tą plenerową siłownią, czyli rozumiem, że jeżeli chcemy, nie wiem, dokupić jakieś 2 sprzęty, to powinniśmy zrobić rozeznanie, ile taki sprzęt kosztuje, ile kosztuje montaż, żeby we wniosku również zawrzeć te informacje. Bo zakładam, że głosując, mieszkańcy muszą wiedzieć, jaka kwota ewentualnie miałaby być przeznaczona i czy chcą taką kwotę przeznaczać, że to ma znaczenie, więc taka informacja we wniosku powinna być zawarta. Dobrze, że o to pytasz, bo to jest ważne, bo rzeczywiście mieszkańcy, informacja wyjściowa, którą otrzymują mieszkańcy, to ile w ogóle mogą rozdysponować. I te informacje przekazuje sołtys. I później we wniosku może znaleźć się więcej niż jedno przedsięwzięcie, więc trzeba jakoś podzielić koszty tego przedsięwzięcia. I poza tym, że mieszkańcy muszą uzasadnić wniosek, o czym już była mowa wcześniej, to muszą też przynajmniej szacunkowo uzasadnić koszty. To znaczy wypisać, na co mają być przeznaczone te koszty i ile to mniej więcej będzie. I teraz jest jasne, że to nie musi być jakaś skomplikowana analiza i nie trzeba tak bardzo dokładnie podawać tych kosztów, ale im dokładniej, tym lepiej, dlatego że jeżeli te przedsięwzięcia zostaną przez mieszkańców bardzo niedoszacowane, czyli okaże się, że na przykład gmina musi dołożyć, żeby wykonać w ogóle to przedsięwzięcie w kolejnym roku, gmina musi dołożyć trzykrotność, to może się okazać, że po prostu nie będzie w stanie wykonać, bo budżet jest też ograniczony. I to jest znów, ja ciągle do tego wracam, z tego powodu jest dobrze też konsultować tego typu przedsięwzięcia, bo jeżeli oczywiście jest z kim konsultować, ale jeżeli jest z kim porozmawiać w urzędzie, to jest dobrze to zrobić, żeby się podpytać chociażby rzeczywiście o te kwoty i o też wolę gminy ewentualną, co do tego, żeby dołożyć z innej części z budżetu do tego przedsięwzięcia, tak żeby ono było wykonalne. No bo jak sobie wyobrażam siłownię, to obstawiam, że jej w całości przekroczy środki z Funduszu Sołeckiego, więc musi być jednak wola gminy do tego, że dołoży. Bo jeżeli nie, to tak naprawdę sami dajemy, uchwalając takie przedsięwzięcie, sami dajemy gminie możliwość, po prostu pole do tego, żeby odrzuciła wniosek ze względu na niezgodność ze strategią rozwoju. No bo po prostu odpowiedzą, że
No niestety, ale mamy inne wydatki, musimy przeznaczyć na coś, co jest w pierwszej kolejności potrzebne. To teraz chciałam przejść tak bardziej do konkretów, no bo mimo, że te jakieś ramy dotyczące tych konstruowania tych wniosków w ustawie są, to jednak zawsze jakieś konkretne, jak już ma się w planach konkretne przedsięwzięcie, to pojawiają się różne wątpliwości i ty wiesz to najlepiej, bo właśnie głównie we wrześniu trafia do nas mnóstwo pytań takich bardzo konkretnych, czy nie wiem, czy można kupić karmę dla kota, dla kotów bezdomnych, czy można sfinansować właśnie taką lodówkę, czy można sfinansować wymianę okien, więc dużo takich konkretnych pytań się pojawia. I chciałam, żebyśmy spróbowały stworzyć takie troszeczkę węższe ramy, które trochę więcej powiedzą o tym, jakiego typu przedsięwzięcia można realizować, bo chyba takim bardzo podstawowym zaleceniem jest to, że to działanie ma być realizowane na terenie sołectwa, prawda? Nie gdzieś poza sołectwem. Wiem, że chyba jest możliwość teraz realizowania przedsięwzięć wspólnie z innym sołectwem, poprawnie, jeżeli tak nie jest, ale tak mi się wydawało, że jest taka możliwość. No ale tutaj na przykład, czy w związku z tym takie przedsięwzięcia jak wyjazd do teatru, bo to wielokrotnie już też był temat poruszany w różnych też pisanych przez nas tekstach, czy do teatru, do kina, czy na basen, jeżeli na przykład sołectwo liczy, nie wiem, 60 osób, bo też tak bywa i wszyscy są w stanie pojechać do tego kina czy teatru za tę kwotę, to pewnie jest inaczej niż będzie to jakaś wybrana bardzo niewielka liczba osób. Właśnie jakbyś mogła takie ramy troszeczkę konkretniejsze przedstawić, poza tymi ogólnymi właśnie, że są to zadania własne gminy, mają poprawić no, życie, funkcjonowanie mieszkańców. To też najważniejsze rzeczy wymieniłaś, dlatego że w ustawie nie ma definicji przedsięwzięcia. To znaczy definicją przedsięwzięcia jest tak naprawdę spełnienie tych trzech przesłanek, ale tak jak słusznie zauważyłaś, przedsięwzięcia powinny być zaplanowane na terenie sołectwa, tego sołectwa, które decyduje o środkach. I jeżeli dotyczą działek czy gruntów, to gmina musi mieć do nich jakiś tytuł prawny, czyli albo musi być to po prostu budynek, który jest własnością gminy, albo na przykład gminie został on użyczony, albo jest podpisana inna umowa dzierżawy czy najmu. Różne to mogą być sposoby. I teraz przedsięwzięcia mogą wykraczać poza teren sołectwa, bo rzeczywiście do ustawy o funduszu sołeckim w 2014 roku dorzucono możliwość realizacji wspólnych przedsięwzięć i to wydaje mi się, że w praktyce działa, to znaczy jest wiele sołectw, które korzystają. To jest dobry sposób na skumulowanie środków, bo po prostu wtedy kilka sołectw na jedno przedsięwzięcie jakiś kawałek tej swojej puli przeznacza i może zrealizować więcej. No i to są zasady, które wynikają z ustawy, czyli to, co wiemy, czym to przedsięwzięcie musi być. No i musi być prawidłowo uchwalone. To jest właściwie też trochę wchodzi w zakres tej definicji. Natomiast w praktyce nie jest to takie proste, bo sama ta pierwsza przesłanka, czyli zadanie własne gminy, to jest ogromnie szeroki katalog. I to dobrze, bo to daje bardzo dużą swobodę mieszkańcom w kreowaniu i wpadaniu na pomysły, na różne przedsięwzięcia, które mogą im pomóc. Natomiast nie ma żadnego katalogu wyliczonego i właściwie te wskazówki to często pojawiają się jako zasłyszane od innych sołectw, czyli często są takie fale wniosków, które dotyczą konkretnych przedsięwzięć, bo jedno sołectwo usłyszało od innego, że wykonują na przykład remont wiaty przystankowej, więc później w kolejnym roku widać, że jest wysyp takich przedsięwzięć, które dotyczą właśnie budowy wiaty, ale
To, co jest ważne, ja zawsze polecam to zrobić, to z kolei sięgnąć do ustawy o samorządzie gminnym. Tam jest artykuł 7 i w artykule 7 są wypisane w bardzo prosty sposób zadania własne, podstawowe zadania własne gminy. I można sobie sięgnąć do tego katalogu, przeczytać go i próbować te swoje pomysły skonfrontować z rzeczywistością, czyli przypasować do któregoś punktu. Jeżeli jesteśmy w stanie z łatwością przypasować, no to jest duże prawdopodobieństwo, że takie przedsięwzięcie będzie możliwe do wykonania. Jeżeli nie, to jest duże prawdopodobieństwo, że zostanie ono odrzucone. A tych kategorii jest bardzo dużo. To dotyczy dróg, dotyczy edukacji, dotyczy kultury, ochrony zabytków, ale też tak zwanej integracji mieszkańców. Choć tutaj i tu przejdę płynnie do tego, co mówiłaś kończąc wypowiedź, że wszelkie przedsięwzięcia dotyczące imprez, wyjazdów i właśnie szeroko rozumianej integracji są bardzo ryzykowne. To znaczy one są bardzo popularne i nie można wykluczyć ich z funduszu sołeckiego. One się dzieją i są realizowane, są uchwalane i realizowane, ale trzeba tutaj uważać, bo sama integracja, czyli na przykład zaplanowanie, że w ramach funduszu sołeckiego zostanie zorganizowana impreza czy festyn i te pieniądze mieszkańcy chcą przeznaczyć na zakup jedzenia albo na catering. Samo to nie jest zadaniem własnym gminy i tutaj niektóre organy nadzoru, czyli to jest albo wojewoda, albo Regionalna Izba Obrachunkowa, podważają tego typu wydatki. I tak samo jeżeli chodzi o wyjazd do teatru. Ja nie wykluczam, że to się może udać, ale to wymaga naprawdę dobrego uzasadnienia wniosku mieszkańców i dość sprytnego uzasadnienia, bo jeżeli to będzie uzasadnienie wyłącznie polegające na tym, że napiszemy, że to jest ważne, bo mieszkańcy chcą spędzić razem czas, a teatru nie ma, więc muszą wyjechać i pokryjmy im koszty biletów i autokaru, to jest moim zdaniem za mało, żeby uznać to już za zadanie własne. No i właśnie tutaj wchodzi jeszcze w grę ta druga przesłanka, to jest w sensie to, o czym powiedziałaś, to jest ta druga przesłanka, czyli też poprawa warunków życia mieszkańców, bo najczęściej tego typu wycieczki są zaplanowane dla określonej grupy, czyli albo dla dzieci, albo dla młodzieży, albo dla seniorek, seniorów i to jest już zamknięty krąg. Jeszcze o ile ten krąg jest możliwe duży, czyli mieszkańcy też potrafią wyjaśnić, że mamy tutaj przewagę, nie wiem, seniorek, seniorów, no to można próbować. Natomiast jeżeli to jest tak, że to będzie garstka osób, której to posłuży, no to już wtedy takie przedsięwzięcie może zostać odrzucone. A co w sytuacji, kiedy właśnie takie przedsięwzięcie zostanie no, klepnięte przez wójta, przez radę, ono zostanie zrealizowane z tych pieniędzy i potem na etapie kontrolnym, bo zakładam, że RIO przegląda tak, te wszystkie wydatki budżetowe, czy raczej robi takie kontrole wyrywczo, no jakoś tam tylko wygląda. Natomiast jeżeli taki wydatek zostanie zakwestionowany, co to wtedy gmina zwraca po prostu, no nie, sobie samej nie może zwrócić pieniędzy, ale też jest tutaj ten taki element, że państwo, prawda, dokłada do tych, do pieniędzy z tego funduszu sołeckiego, więc pytanie, jak to wygląda, jeżeli taki wydatek okaże się no, źle uzasadniony i zostanie zakwestionowany przez RIO. Państwo dokłada, choć w ostatnich latach dokłada coraz mniej, bo powiedzmy, że te kwoty są wyliczane, ale jeżeli te kwoty wydatków są z kolei zbyt wysokie, to ten procent zwrotu jest niższy. Ale może wyjaśnię w ogóle, na czym to polega. Bo
cały cykl Funduszu Sołeckiego trwa 3 lata, czyli jeżeli w 2023 planujemy jakieś przedsięwzięcia, to w 2024 one są realizowane, a w 2025 roku gmina może wystąpić do wojewody o zwrot części wydatków zrealizowanych z Funduszu Sołeckiego, czyli gmina składa do wojewody taki wniosek, w którym sprawozdaje, jakie wydatki zrealizowała i wtedy wojewoda według wzoru wylicza, ile zwrotu się gminie należy. Czyli dla gminy jest to opłacalne, bo po prostu dostaje, powiedzmy, coś ekstra do budżetu. Natomiast jeżeli okaże się, że po fakcie już, czyli po zrealizowaniu tych przedsięwzięć, że one były niezgodne z prawem albo na przykład właśnie zostały niezgodnie z prawem uchwalone, a już zrealizowane, no to wtedy organ nadzoru, czyli najczęściej właśnie Regionalna Izba Obrachunkowa, jeżeli wyłapie takie naruszenie, to może napisać do wojewody, że do takiej sytuacji doszło i wojewoda może wtedy cofnąć część dotacji, czyli część tego zwrotu gminie, bo to jest dotacja z budżetu państwa. Takie sytuacje mają miejsce w ramach kontroli różnorakich, bo po pierwsze Regionalna Izba Obrachunkowa po prostu kontroluje budżety, a ponieważ Fundusz Sołecki to jest też część budżetu gminy, no to może się okazać przy kontrolowaniu budżetu, że już wpadną na te nieprawidłowości. Może być też tak, że ktoś podpowie organom nadzoru, to znaczy zgłosi, że po prostu widzi takie naruszenia i wtedy czasem się też tak zdarza, że Regionalna Izba Obrachunkowa podejmie kontrolę samego Funduszu Sołeckiego, czyli taką kontrolę problemową, no i wtedy też może zawiadomić wojewodę. Więc jest kilka takich punktów, w których może się to wydarzyć. To zwykle mniej uderza w samych mieszkańców z tego względu, że te przedsięwzięcia już zostały zrealizowane, więc oni tego tak nie odczuwają, ale ja tutaj chciałabym też mocno podkreślić, że wszystkim i po stronie mieszkańców i po stronie urzędu powinno zależeć równie na tym, żeby te przedsięwzięcia i sposób uchwalania był zgodny z prawem i żeby dopełnić wszystkich wymogów, bo jest dobrze, dopóki jest dobrze, to znaczy dopóki nikt tego nie sprawdza i nawet takie naciągane, nazwijmy to, przedsięwzięcia są realizowane, no to wszyscy są zadowoleni, ale w momencie, w którym już na przykład Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdzi naruszenie, to bywają takie sytuacje, w których gminy twierdzą, że no okej, skoro to ten Fundusz Sołecki to są coraz niższe, tak czy inaczej, kwoty z dofinansowania z budżetu państwa, trzeba przy tym się narobić, bo trzeba rozliczyć Fundusz Sołecki, to może w ogóle z niego zrezygnujmy i nie wyodrębniajmy na kolejny rok. I to już wtedy dotyka mocno mieszkańców, więc wydaje mi się, że trzeba też o tym myśleć, to znaczy tu bym chciała też podkreślić, już może w tym miejscu, że to działa w dwie strony, bo są takie gminy i takie sołectwa, w których przedsięwzięcia, mimo że są zgodnie z prawem uchwalane, to nie są wykonywane, bo po prostu wójt ich nie wykonuje, mimo że ma taki obowiązek. I niestety to są sytuacje też na porządku dziennym, ale z drugiej strony są też sytuacje, w której kreatywność mieszkańców jest dość duża i po drugiej stronie są, znaczy po drugiej, po tej samej, ale po drugiej w sensie, że w tej procedury, czyli weryfikacji wniosku są urzędnicy i urzędniczki, którym zależy na tym, żeby realizować te przedsięwzięcia, na których zależy mieszkańcom. I tutaj jest ten problem, że czasami możemy chcieć za bardzo, to znaczy dopuszczamy te przedsięwzięcia, które nie są do końca poprawne, no i później może być ten problem, że organy nadzoru to zauważą. To teraz chciałam przejść właśnie no, trochę w kontekście tego, co mówiłaś, że warto jednak pilnować, żeby te wnioski były zgodnie, znaczy trzymało się tych ram, tych założeń. I
jakby właśnie po ruchu na naszej stronie, po pytaniach, które spływają, widać, że jednak no, ludzie mają jakąś refleksję, zastanawiają się nim, złożą wniosek, a zapewne część pytań dotyczy sytuacji, kiedy już wniosek złożono i został zakwestionowany. Czy mogłaś powiedzieć, z jakimi pytaniami najczęściej się spotykasz? Może nie chodzi o to, żeby wymieniać po kolei tak no, wywiązkowo, natomiast może jakiś typ pytań, czy jakiego typu przedsięwzięcia najczęściej budzą wątpliwości, są jakby przekazywane tobie do konsultacji? No oczywiście nie mam żadnych zbiorczych danych i mogę to tylko ocenić po praktyce i po tych sprawach, które trafiają do mnie. I wydaje się, że statystycznie może być tak, choć też nie ma takiej pewności, ale poniekąd potwierdza to kontrola Najwyższej Izby Kontroli, o której może później jeszcze chwilę porozmawiamy, że najczęściej pojawiające się przedsięwzięcia dotyczą jednak tych inwestycji drogowych. Myślę, że to jest naturalne, bo po prostu środków budżetowych zawsze na to brakuje, więc jeżeli można je przeznaczyć na to, żeby utwardzić drogi, to czemu nie? Z tym jest problem i dlatego też takie sprawy do nas trafiają często, bo to jest źródło problemu, czyli tych nacisków ze strony urzędu na mieszkańców. To znaczy nie ma nic złego w tym, żeby tego typu przedsięwzięcia planować, żeby przeprowadzić remont drogi, czy oświetlenia, czy wiaty przystankowej. Problem pojawia się wtedy, kiedy urzędnicy, a raczej najczęściej po prostu wójt, burmistrz, narzucają mieszkańcom, że mają uchwalić właśnie te przedsięwzięcia, bo te są najważniejsze i żadnych innych wykonywać nie można. To teraz też tak ładnie jest nazywane jako tak zwane przedsięwzięcia twarde i miękkie i taki komunikat często w sprawach, które problematycznych, które widziałam, jest przekazywany. Czyli dzień dobry, na przyszły rok planujcie wyłącznie inwestycje twarde albo planujcie przedsięwzięcia takie, w których uwzględnicie już istniejące inwestycje, żeby je poprawiać, a nie coś nowego. No i to nie jest w porządku. Natomiast jeżeli ktoś chce, inwestycje drogowe są też ok i to są częste przedsięwzięcia. To, co pojawia się też bardzo często, to przedsięwzięcia związane, no o tym to już mówiłam, czyli związane z integracją samą, z miejscem integracji, czyli świetlice wiejskie, altany dla mieszkańców, czy wszelkie możliwe wydarzenia sportowe, kulinarne czy kulturalne, w których mieszkańcy mają okazję pobyć po prostu razem albo pouczyć się czegoś razem. No i te przedsięwzięcia, które też są często problematyczne, a które pojawiają się od zawsze, od początku, kiedy Fundusz Sołecki funkcjonował, to są przedsięwzięcia związane z ochotniczymi strażami pożarnymi i z kołami gospodyń wiejskich i w ogóle z też stowarzyszeniami i klubami sportowymi, które działają na terenie gminy. Czemu mówię, że to jest problematyczne? Bo po prostu niestety w wielu przypadkach, które widzę, dalej jest tak, że sołectwa próbują przekazywać po prostu te pieniądze jako wsparcie finansowe dla straży pożarnej czy dla koła gospodyń wiejskich, a Fundusz Sołecki temu nie służy. Czyli przedsięwzięciem nie jest samo finansowanie jakiegoś podmiotu, który jest podmiotem, podkreślam, zewnętrznym od gminy. Tak? To są stowarzyszenia, które nie są częścią gminy jako taką. One dużo robią dla gminy i to jest dla mnie oczywiste, że mieszkańcy mogą chcieć wspierać te podmioty, ale nie jest to możliwe, jest to po prostu niezgodne z prawem, więc żeby dofinansowywać i jakoś wspierać koła gospodyń wiejskich czy straże pożarne, to muszą być to przedsięwzięcia. A przedsięwzięcia polegają na tym, że właśnie możemy zorganizować zakup
jakichś przedmiotów, czy zorganizować warsztaty w świetlicy wiejskiej, w które będzie zaangażowane koło gospodyń wiejskich, ale nie możemy przekazać po prostu kasy dla gospodyń wiejskich. Tak samo jeżeli chodzi o ochotnicze straże pożarne, nie możemy dofinansować remontu budynku straży pożarnej, do którego gmina nie ma żadnego tytułu prawnego, ale możemy już zaplanować wydatki na zakup mundurów dla strażaków, bo to wynika też z ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, że zakup takich mundurów jest zadaniem własnym gminy. I tak wydaje mi się, że to są kategorie, które przychodzą mi od razu do głowy, bo one są po prostu najczęściej występujące i właściwie też generujące problemy, ale oczywiście kreatywność jest tu duża, więc tych różnorakich przedsięwzięć jest wiele i to też fajnie, bo widać, że pomysły na nie rozwijają się, jakoś ewoluują, że o ile taki katalog tych typowych przedsięwzięć właśnie związanych z samym remontem ulicy albo jest wpisana do rejestru zabytków, że w tej chwili idzie w coś więcej, to znaczy, że pojawia się dużo więcej pomysłów. A czy zauważyłaś na przestrzeni tych lat jakieś na przykład różnice, czy jakieś zmiany dotyczące Funduszu Sołeckiego, nie wiem, na podstawie pytań, które są do nas kierowane, czy w ogóle Twoich obserwacji, czy po prostu w związku z tym, że to już tyle lat funkcjonuje w przestrzeni publicznej, że ludzie coraz więcej wiedzą, jakby na inne obszary zaczynają zwracać uwagę, czy to cały czas jest na takim poziomie prostych pytań, czy mogę wydać pieniądze na karmę dla kotów? Zmieniła się na pewno świadomość co do tego, czy mieszkańców, co do tego, czy mogą obserwować w ogóle rozliczanie Funduszu Sołeckiego. Bo to jest też ten problem, że do sołectwa napływają na przykład nowi mieszkańcy, mieszkanki i nie wiedzą, jak to wyglądało wcześniej. I przez długi czas ja spotykałam się z takimi pytaniami, czy to w ogóle można zapytać sołtysa chociażby o to, na co, nie wiem, w zeszłym roku były te przedsięwzięcia, na co te środki były wydane. W tej chwili jest już raczej tak, że większa przynajmniej liczba osób wie, że ma prawo zaglądać do tych wydatków, ma prawo zapytać, ma prawo zajrzeć do wniosków, które były uchwalane kilka lat wstecz i to jest też ważne, bo czasami też padają takie argumenty, że nie wykonamy takiego przedsięwzięcia, bo to już było. No i można wtedy sprawdzić, czy to już rzeczywiście było, albo można sprawdzić, czy to rzeczywiście zostało wykonane. Jeżeli nie zostało wykonane, to można to wtedy zgłosić właśnie do wojewody, czy do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Więc to jest na pewno ta zmiana na plus. Nie twierdzę też, że nie było osób, które nie wiedziały od początku, że można to robić, ale po prostu widzę, że ta świadomość się zwiększa. Zwiększa się też na pewno, jeżeli chodzi o taki stopień zaawansowania tych przedsięwzięć, bo mnie na przykład zaskakują różne pomysły związane z szeroko pojętą ochroną środowiska, bo to są coraz częściej już bardziej zaawansowane pomysły, takie, które dotyczą ochrony klimatu, a nie już tylko, chociaż też nie uważam, że jest coś w tym złego, takiego zwykłego, prostego dbania na przykład o zieleń, która jest, nie wiem, w parku czy na jakimś terenie w sołectwie. Także na pewno te przedsięwzięcia też się zmieniają i to, o czym Ty już powiedziałaś na samym początku, zmiana jest duża, bo pojawiły się przedsięwzięcia wspólne, więc te przedsięwzięcia mogą wykraczać poza teren jednego sołectwa i z tej kontroli NIK-u wynika, że sołectwa chętnie korzystają
z tej możliwości. Także no to też jest na pewno duża zmiana, ale widzę też zmiany na minus, czyli raczej problemy. Ja ich oczywiście widzę więcej, bo zwykle jeżeli z kimś rozmawiam o funduszu sołeckim, to pojawiają się problemy. I z pewnością problemem jest niewykonywanie przedsięwzięć uchwalonych już, bo to jest bardzo trudno jest na to zareagować po fakcie. To znaczy, jeżeli ten wniosek sołectwa został uwzględniony w budżecie, ale później wójt postanowił go nie wykonać z jakichś przyczyn, to właściwie nie ma żadnych środków do tego, żeby to zakwestionować. To znaczy, możemy oczywiście próbować składać skargę na takiego wójta do rady, żeby spróbować napisać do wojewody czy do Regionalnej Izby Obrachunkowej, ale to niekoniecznie musi się spotkać z działaniem po stronie tych organów, więc no to jest realny problem. I nie ma co ukrywać, że COVID też sporo zmienił, dlatego że statystyki dotyczące funduszu sołeckiego trzeba też odczytywać z pewnym zastrzeżeniem. To znaczy można sobie na stronie ministerstwa przeczytać statystyki, ile gmin wyodrębnia fundusz sołecki, natomiast oznacza to, że w tych gminach ten fundusz sołecki został zrealizowany. I niestety, ale kiedy zaczęła się pandemia, to bardzo poza problemami związanymi w ogóle z brakiem możliwości spotkania się na zebraniach wiejskich, bo ten problem już powiedzmy, że minął, ale pojawił się ten problem, że gminy próbowały. I to jest potoczny termin, bo on nie wynika z żadnego przepisu, zamrażać fundusz sołecki, to znaczy teoretycznie on obowiązywał, zgodnie z prawem powinien być realizowany, ale gminy mówiły, no jest taka sytuacja, a nie inna, musimy wydawać pieniądze na co innego, więc zamrażamy fundusz sołecki i moim zdaniem to się cały czas ciągnie, to znaczy wciąż słyszę jednak o przypadkach gmin, które twierdzą, że po prostu no mają problemy finansowe i do tego doszło jeszcze sytuacje i kryzysy, więc no jest to powtarzane i gdzieś powielane, że jest ten problem, więc funduszu na przykład w tym roku nie będzie albo będzie niższy. I to jest oczywiście niezgodne z prawem. I na ten problem też zwracała zresztą uwagę Najwyższa Izba Kontroli, bo tam był taki fajny, zachęcam do lektury wyników, o których może jeszcze za chwilę, bo bardzo fajny przykład był tam podany właśnie gminy, która stwierdziła, że ma właśnie problemy finansowe, więc część przedsięwzięć nie została wykonana. No a Najwyższa Izba Kontroli dobrze wypunktowała, że nie widać było po roku budżetowym, żeby gmina była w jakichś tarapatach finansowych, więc że ta argumentacja nie była też w żaden sposób przekonująca. To może właśnie przejdźmy teraz do tego raportu NIK-u, który w zasadzie no dosłownie na dniach się ukazał i dotyczy województwa pomorskiego. Jakbyś mogła jakieś takie najważniejsze wnioski z te pokontrolne nam przybliżyć. Ta kontrola NIK-u jest ciekawa i ważna. Ja o niej wspominam dość często, dlatego że ostatnia taka kontrola miała miejsce w 2012, z tego co pamiętam, roku. Więc dobrze, że miała miejsce. Ona miała miejsce, co prawda, nie w skali całego kraju, tylko w województwie pomorskim, ale na warsztat tam wzięto 14 urzędów, więc to i tak już są dane, które mogą rzeczywiście jakiś obraz tego funduszu sołeckiego pokazać. Z tego, co sobie zanotowałam, to tam było 211 sołectw, które wchodziły w zakres tej kontroli, więc wcale nie mało. Co prawda w Polsce sołectw jest ponad 40 tysięcy, ale tak czy inaczej wydaje mi się, że daje to nam już jakiś obraz. I ta kontrola NIK-u jest ciekawa i ja polecam jej lekturę. Ten raport jest już dostępny na stronie NIK-u. Jest też na
YouTubie do znalezienia nagranie z konferencji, na której przedstawiano wyniki kontroli i na której była też dyskusja. Do tego też zachęcam, bo tam ciekawe też postulaty się pojawiały, ale zachęcam do lektury całego raportu NIK-u z tego względu, że tam jest dużo opisanych przypadków i fajnie można sobie wyciągnąć te przypadki i odnieść je do swojej gminy i do swojego sołectwa. W szczególności właśnie w tej sytuacji, o której mówiłam, czyli dofinansowywania kół gospodyń wiejskich i w ogóle też różnorakich stowarzyszeń, to jest tam taki fragment, który można wykorzystywać i który po prostu może stanowić dobrą argumentację, bo wiem, że to często jest problemem. To znaczy często tworzą się takie obozy, które twierdzą, że można przeznaczać te środki na dofinansowanie i takie, które nie, więc dobrze niech to rozstrzyga. Ale co wynika z kontroli NIK-u? NIK przedstawił problemy, z którymi mierzą się dalej sołectwa i gminy i sprawdzał też, jak się przyjęły te zmiany z 2014 roku, czyli sprawdzał, czy te wspólne przedsięwzięcia to zagrały, krótko mówiąc, i czy sołectwa korzystają też z nowości, która była w 2014 roku, czyli ze zmiany przedsięwzięć. Czyli polega to na tym, że po uchwaleniu tego oryginalnego wniosku, który jest przyjęty, mieszkańcy mogą na przykład dojść do przekonania, że jednak zmienili zdanie, dla nich ważniejsze jest co innego i już w kolejnym roku po uchwaleniu budżetu, ale przed tam końcem października, z tego co pamiętam, można się zebrać i zmienić przedsięwzięcie. To się robi dokładnie tak samo, jak uchwala wniosek, później przekazuje do wójta. No i to sobie tak trwa od 2014 roku i Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że to się przyjęło, to znaczy, że właśnie z wspólnych przedsięwzięć i ze zmiany przedsięwzięć sołectwa korzystają, ale zwróciła też uwagę na inne problemy i tutaj przedstawiła wnioski pokontrolne i w ogóle też propozycje zmian związanych z Funduszem Sołeckim, takich zmian prawnych. Te problemy z jednej strony to są problemy finansowe, czyli coś, co jest jasne i co już wiadomo od kilku lat, czyli i też to, o czym już była wcześniej mowa, więc długo nie będę o tym opowiadać. A więc coraz niższe kwoty z dofinansowania z budżetu państwa, czyli te coraz niższe zwroty z budżetu państwa, choć ta sytuacja może się zmienić, bo te limity, które były określone w ustawie o Funduszu Sołeckim, już się zakończyły, to znaczy od kolejnego roku, jak się wydaje po też wymianie korespondencji, którą Najwyższa Izba Kontroli prowadziła, po prostu tych limitów nie będzie, więc teoretycznie te wydatki powinny być zwracane w pełnej kwocie, ale zobaczymy, co czas przyniesie. Druga kwestia finansowa, na którą zwraca uwagę NIK i to jest ważne, bo zwraca z tego względu, że twierdzi, że przez to potencjał Funduszu Sołeckiego jest po prostu mniejszy i fundusz nie może się rozwijać prawidłowo, to, że większe gminy i sołectwo tam dostają mniej środków niż te mniejsze, a to dlatego, że te kwoty z Funduszu Sołeckiego wylicza wójt, burmistrz i robi to na podstawie wzoru. W tym wzorze się bierze pod uwagę różne informacje. Bierze się pod uwagę liczbę mieszkańców sołectwa, bierze się pod uwagę dochody bieżące gminy i liczbę mieszkańców gminy, ale i tam się to dzieli, mnoży, wzór jest dostępny w ustawie i tutaj właśnie jest ten problem. To znaczy ta kwota wyliczona nie może
przekraczać dziesięciokrotności kwoty bazowej. A właśnie ta kwota bazowa, wiem, że to jest skomplikowane, to są te dochody bieżące, które są tam mnożone przez liczbę mieszkańców gminy. Więc kiedy liczba mieszkańców gminy jest wyższa, no to ta kwota jest ucinana do tej dziesięciokrotności i NIK wskazuje na to, że jest to po prostu ograniczające i ten potencjał jest przez to mniejszy. Natomiast jeżeli chodzi już o takie problemy typowo związane z wnioskami, może takie interesujące też dla mieszkanek, mieszkańców, to jest problem, który istnieje od początku, bo ten przepis się nie zmieniał, czyli konieczność odrzucenia wniosku w całości. To znaczy, jeżeli my zbierzemy się na zebraniu wiejskim i uchwalimy wniosek, w którym będzie 5 małych przedsięwzięć, ale jedno z nich będzie nieprawidłowe i właśnie będzie niewykonalne, to wójt czy rada nie może odrzucić tylko tego jednego przedsięwzięcia, tylko musi odrzucić cały wniosek. I cały fundusz sołecki tak naprawdę może przepaść, więc nie da się na tę chwilę zgodnie z przepisami ustawy odrzucić wniosków części i to jest na pewno jeden z postulatów ważniejszych wypływający z tej kontroli, czyli wprowadzenie możliwości odrzucenia wniosków w części. No, inne nieprawidłowości, które punktowała NIK, polecam sobie przeczytać w całości, bo to jest też trochę to, co już zahaczyłyśmy, czyli z jednej strony przyjmowanie wniosków bez uzasadnienia, a z drugiej strony narzucanie mieszkańcom wnioskowania o takie albo inne przedsięwzięcia, czy uchwalanie, czy zarządzanie regulaminów wydatków, które są niezgodne z ustawą o funduszu sołeckim. No to są tego typu naruszenia, które ciekawie, bo niby teoretycznie jedynie na podstawie 14 kontroli w 14 gminach, ale jednak skutecznie NIK wyłapała i wypunktowała. Ci, którzy są zainteresowani tym raportem, odsyłamy na stronę, gdzie można go znaleźć. Natomiast ja już tak na koniec, Paulo, chciałam się ciebie zapytać o to, co zrobić w sytuacji, kiedy moja gmina takiego funduszu sołeckiego nie wyodrębniła, nie podjęła tej uchwały. Czy jako mieszkaniec w ogóle mam jakiś wpływ na to, żeby taki fundusz w gminie zaistniał? Jeżeli gmina nie wyodrębniła, to znaczy Rada Gminy nie podjęła uchwały, bo to konkretnie się dzieje w marcu, to znaczy, że taka uchwała o niewyodrębnieniu funkcjonuje do marca kolejnego roku. Czyli sprawa nie jest przegrana, o tyle, że Fundusz Sołecki przepada na ten rok, bo go nie ma, po prostu nie funkcjonuje, ale do marca przyszłego roku możemy działać i możemy próbować nakłonić Radę w naszej gminie do tego, żeby ten fundusz już w przyszłym roku wyodrębniła. Oczywiście to nie jest sprawa prosta, wymaga dużego zaangażowania. Myślę, że ze strony mieszkanek, mieszkańców dobrze jest przede wszystkim namawiać siebie wspólnie, to znaczy namówić jak największe grono mieszkańców do tego, żeby poparła to, że Fundusz Sołecki jest ważny i że mieszkańcy chcą jego wyodrębnienia. Taka grupa mieszkańców może wtedy na przykład do wójta czy do rady złożyć, generalnie do gminy, złożyć wniosek czy petycję w sprawie Funduszu Sołeckiego, tak żeby, czyli zawnioskować o to, żeby ten fundusz został wyodrębniony. W takim wniosku można wypisać listę korzyści, które przyniesie ten fundusz, dlaczego to ważne dla mieszkańców, albo co gmina straci, jeżeli tego funduszu nie będzie. I to na pewno polecam zrobić. Drugie to jest oczywiście uświadamianie mieszkańców, bo czasami to jest też tak, że jeżeli fundusz sołecki istnieje, to mimo wszystko na przykład mieszkańcy z niego nie korzystają, bo mało osób w ogóle wie o tym, że można z niego skorzystać. To są problemy też z dwóch stron wynikające, czyli z jednej strony po prostu ludzie nie wiedzą, z drugiej strony na przykład zebrania wiejskie są organizowane w
takich porach, w których ludzi po prostu nie ma w domach i nie są w stanie przyjść na takie zebranie. Czyli można, po pierwsze, to zwiększanie świadomości i ruch po stronie mieszkańców, żeby do gminy o to wnioskować, żeby fundusz był wyodrębniony. Dobrze jest też próbować po prostu dobijać się do radnych i namawiać poszczególne radnych, żeby zainteresowali się tematem funduszu sołeckiego, żeby też po prostu ich przekonywać, że jest to ważna sprawa dla mieszkańców. Julo, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Wszystkich, którzy jeszcze mają niedosyt, którzy chcą się czegoś więcej dowiedzieć, odsyłamy na naszą stronę, gdzie Paula przygotowała taki cały cykl poradników właśnie dotyczących właśnie Funduszu Sołeckiego. To jest Fundusz Sołecki w pytaniach i odpowiedziach. A Tobie dzisiaj bardzo dziękuję. Rozmawiałam z Paulą Kucińską, ekspertką sieci Watchdog Polska, taką prawną. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To była Zajawka. Podcast sieci obywatelskiej Watchdog Polska. Co król Karol królowej Karolinie kupił? Chciałabym wiedzieć, co kupił i za ile. Dobrze, że jesteś i że rozmawiamy. Nawet przy stole z powyłamywanymi nogami. I że rozumiesz, że nie odmówisz mi tej racji. Prawa do pytań, do informacji.